Rozdział 6. Ujawnienie historii. DNA niesie w sobie zapis, ponieważ ten materiał genetyczny i jego helisy zbudowane są z włókien zakodowanych przez światło, cieniutkich pajęczych nici, które przenoszą informacje w ten sam sposób, w jaki robią to układy włókien optycznych. Kolumna światła, której używacie, aby się uaktywnić i wprowadzić informacje do swojego ciała, jest również zbudowana z włókien zakodowanych przez światło. Włókna z zakodowanym światłem niosą olbrzymią ilość danych i informacji, którymi wypełnia się wasze ciało. Kiedy połączą się i ustawią w określonym uszeregowaniu, włókna z zakodowanym światłem działają wspólnie i uwalniają informację, która nadaje sens zawartej w nich historii. Włókna z zakodowanym światłem w waszym ciele są podobne do wielkiej biblioteki. Biblioteki, która jest tak gigantyczna, że zawiera historię waszego wszechświata. W ciągu dziejów Ziemi występowało na niej wiele przeróżnych gatunków. Przekonaliście samych siebie, że ludzkość zrodziła się na tej planecie. Istoty ludzkie zostały tu sprowadzone. Ludzi czeka wstrząs, ponieważ odkryją oni w najbliższym czasie szczątki bardzo odmiennych istot. Niektóre z nich już odnaleziono, zwłaszcza w Ameryce Południowej, aczkolwiek dotąd pisano o nich w waszej popularnej prasie niewiele i traktowano jako mistyfikację, albo też lękliwie trzymano w tajemnicy. Kiedy świadomość rasy ludzkiej wzrośnie do częstotliwości odpowiadającej właściwej chłonności umysłu, a system nerwowy masowej psychiki osiągnie równowagę, w której będziecie w stanie dokonać zmiany paradygmatu, sama Ziemia odsłoni swoje tajemnice poprzez najróżniejsze sposoby, takie jak zmiany klimatu, zmiany na powierzchni Ziemi, odkrycia metapsychiczne i tym podobne. Odkryjecie wtedy całkiem nową historię. Zadanie, jakie macie przed sobą, to świadoma kontrola, wola i chęć rozwoju waszego DNA. Opanowanie, dobra wola i chęć nie są łatwe, ponieważ musicie przechodzić przez wiele tożsamości. Z historycznej perspektywy waszej wielowymiarowej egzystencji albo istoty dusz jesteście zbiorem wszelkiego rodzaju postaci, a niektóre z ich doświadczeń były bolesne. Stanowiły wyzwanie i sprawiały trudności. Teraz nadszedł czas, abyście podjęli wyzwanie i ujawnili historię ukrytą w waszych ciałach, pozwalając, aby włókna z zakodowanym światłem ponownie się zwinęły, formułując nowe helisy i stając się podatnymi na to, z czym połączy się w was nowa informacja z DNA. Nie zawsze będzie to miało sens dla waszego logicznego umysłu. Nauczycie się, że wasz logiczny umysł posiada swoje miejsce, funkcję i cel, lecz nie stanowi o waszej tożsamości. Wielu ludzi zbyt często używa logicznego umysłu, przecenia go i nadużywa. A kiedy nadużywa się logicznego umysłu, wywołuje to stres oddziałujący na wasze ciało. Nie zawsze musicie rozumieć w sposób logiczny, czego doświadczacie. Obserwujcie siebie, zachowując przez cały czas dobre samopoczucie i świadomość własnego rozwoju. Będziecie przechodzić przez wiele etapów, ponieważ wspinacie się po drabinie tożsamości utworzonej z własnego systemu czakramów. Czakramy są systemami informacyjnymi energii, dostosowanymi do okresów życia, w których uaktywnialiście się lub wyraziliście siebie w takiej czy innej dziedzinie. W ciągu następnych kilku lat musicie koniecznie odnaleźć swoją tożsamość. Włókna kodowane światłem są narzędziem światła, częścią światła i jego ekspresją. Włókna te mają postać milionów cienkich, nitkowatych włókienek wewnątrz waszych komórek, posiadających swoje odpowiedniki poza waszym ciałem. Włókna kodowane światłem niosą w sobie geometrię języka światła, który zawiera opowieść o tym, kim jesteście.
Włókna kodowane światłem nie były w stanie dotychczas dotrzeć na tę planetę z powodu zakłóceń wywołanych przez drużynę ciemności, która zagradzała im drogę. Włókna kodowane światłem są jak promienie światła, które utrzymują geometryczną formę języka. Przybywają do Was z kosmicznej bazy danych i zawierają informacje. Wielu z Was znajduje się w punkcie niewymagającym uzdrawiania Waszego ciała. Potrzebujecie spontanicznej edukacji albo impetu wprowadzanego do Waszego ciała w celu nauczania. Będzie to następowało przez szereg następnych lat. Niektórzy ludzie na tej planecie, szczególnie ci, którzy mają do czynienia z kryształami, nauczą się wypełniać i aktywować za pomocą tych włókien ciała innych osób. W ciałach jednostek poszukujących takich doświadczeń uaktywnią się włókna dające im natychmiastową informację i bieżącą wiedzę. W tym kierunku właśnie podąża edukacja. Znajdą się istoty, które Wam w tym pomogą. Będziecie musieli umieć rozpoznać te istoty oraz inne rzeczywistości istniejące wokół Was. Kiedy informacja zawarta we włóknach kodowanych światłem uległa rozproszeniu, nie przypominało to spalania biblioteki. Wyglądało to po prostu tak, jakby wszystkie książki zostały pozrzucane z półek i pozostawione na środku podłogi. Jak można by znaleźć wśród nich cokolwiek inaczej, jak tylko poprzez przypadek? Ponieważ ludzie nie wierzą w porządek przypadku, nigdy nie podążali za porządkiem, który istnieje wewnątrz nich samych. Informacja we włóknach pozostała w Was. Nie było jednak logicznego sposobu, aby nabrała sensu. Jak więc obecnie zdobyć te informacje? Informacja ta sama odkryje się przed Wami. Jest to pewien proces. Nie musicie oczekiwać tego, ponieważ to odkrycie jest Waszym dziedzictwem i stanowi Wasze dziedzictwo i to, kim jesteście. Kiedy DNA zacznie formować nowe nici, będą one wędrować wzdłuż systemu nerwowego ciała, ulegającego w tym czasie rozwojowi, i Waszą świadomość zaleją wspomnienia. Musicie pracować nad rozwojem układu nerwowego, aby wpuścić światło do swojego ciała, aby utlenić system nerwowy, aby nauczyć się, w jaki sposób przechodzić przez przyspieszenie energii, aby wprowadzić do swojego ciała więcej idei i doświadczeń. Obserwujcie ten proces, jak rośnie i rozwija się w Waszych ciałach, ponieważ zechcecie dowiedzieć się, jak uzyskać do niego dostęp. Skupienie się na jednostkowych dramatach można porównać do czytania wciąż od nowa jednej z Waszych książek i uniemożliwienie zebrania wszystkich informacji z innych książek. Tu chodzi o coś więcej. Chodzi o całą historię. Historia ta dotyczy Waszej duszy. Jako członkowie świetlanej rodziny zgadzacie się zatrzymać w Waszych ciałach fizycznych świadomą wiedzę o Waszych egzystencjach. Wszystkich. Zgadzacie się akceptować to, co zrobiliście i role, jakie spełnialiście we wszystkich tych egzystencjach, potem zaś ingerować w inne rzeczywistości i zmieniać je zgodnie z dyktatem Waszej umowy jako przedstawiciele świetlanej rodziny. W ramach tej umowy macie rzecz jasna wolną wolę. Przemiana kieruje Was w stronę ośrodka uczuciowego. Ośrodek ten stanowi emocja, a emocja jest Waszą drogą, pomostem i biletem do duchowego ja. Kiedy ludzie negują istnienie emocjonalnego ja, nie mogą dostać się do obszarów duchowych. Chrystus powiedział: poznaj siebie, poznajcie siebie, to oznacza to samo. To przesłanie zostało wysłane na tę planetę dawno temu, zostało jednak zniekształcone, aby ludzie nie mogli zrozumieć, jak naprawdę są potężni i że muszą się jedynie przemienić. Oznacza to zawsze pracę nad swoim wnętrzem. Kiedy chcecie wiedzieć, jak postępować, aby przynieść zmianę na tę planetę, zawsze nakażemy Wam pracować nad sobą. Rozwijajcie się, przekraczajcie granice swojego ja, uczcie się, jak stać się istotami wielowymiarowymi
jak istnieć w świecie astralnym i podróżować poza ciałem fizycznym. Przestańcie definiować ciało jako coś kończącego się tutaj, do czego zachęca Was społeczeństwo, abyście mogli być łatwo kontrolowani. W strefie wolnej woli kontrola jest częścią gry, ponieważ zawsze ktoś chce sprawować władzę. Jesteście członkami świetlanej rodziny. Przed jaką hierarchią, przed jakimi bogami odpowiadacie? DNA jest żyjącą historią prawdy i życia. Kiedy ktoś jest zdolny połączyć się z tą historią, jest zdolny podróżować po rzeczywistościach bez kaset wideo, bez taśm i książek. Jest zdolny doświadczać. Wiele prymitywnych kultur było wytrenowanych w znajdowaniu pozostałości żyjącej biblioteki pozostawionej na planecie. To wyjaśnia ich szacunek dla ziemi i zwierząt i ich zrozumienie łączącego wszystko współdziałania. Te pierwotne kultury celowo wprowadzono na planetę, aby mogło istnieć coś w rodzaju poligonu i miejsca potencjalnej aktywacji pamięci, kiedy nadejdzie właściwy czas. DNA zawiera kod. Zawiera plan tożsamości, plan egzystencji, historię wszechświata i historię życia w tym konkretnym umiejscowieniu. Jest zmagazynowany wewnątrz komórek ciała ludzkiego. Oryginalne DNA zarządców tej planety, ludzi, posiada układ genetyczny oparty na liczbie 12. Dlatego też 12 nici materiału genetycznego jest związanych z wieloma innymi przedstawicielami źródeł informacyjnych, których liczba także wynosi 12. Pamiętajcie, rzeczywistość odzwierciedla rzeczywistość. 12 nici pasm informacji podłącza istotę ludzką do odpowiadających centrów informacyjnych wewnątrz i poza ciałem. Ziemia wkracza obecnie w koniunkcję, lub raczej zrównanie z celem czy wolą, przez którą pierwsi planiści wracają, aby reaktywować system 12 helis w panującym gatunku, którym po dziś dzień są ludzie, i położyć Ziemię z powrotem na jej szlaku. Kiedy biologiczna biblioteka została poczęta całe wieki temu, zdecydowano, że zarządzający planetą będą posiadać klucz do ujawnienia danych, które zostały zmagazynowane w żyjącej bibliotece. Jak to wiąże się z 12 ośrodkami informacyjnymi? Kiedy ludzkie systemy czakramów są połączone, otwarte i uaktywnione, informacja zaczyna poszukiwać swojego wyrażania się i staje się dostępna. Są pewne rzeczy, które będą kodować i wywoływać te informacje, wydobywając ją na pierwszy plan egzystencji, aby doprowadzić do jej wyrażenia. Kiedy jesteście podłączeni do ośrodków informacyjnych, 7 wewnątrz waszego ciała i 5 poza ciałem, jesteście gotowi do odbioru energii poprzez inny zbiór 12 ośrodków informacyjnych. Kiedy uaktywniacie swoje własne czakramy, 12 czakramów, podłączacie się do energii zmagazynowanej w równoległych zbiorach 12 ośrodków, które później będą aktywować wasz rozwój. W końcu doprowadzi to do całkowitego, pełnego funkcjonowania mózgu na podobieństwo komputera. 12 równoległych rzeczywistości zawiera sposoby na odblokowanie ukrytych informacji. Do ujawnienia tej informacji prowadzi wiele kroków. Można porównać to do rządowego systemu bezpieczeństwa, gdzie używa się różnych poziomów odcisków palców i śladów, aby uzyskać ostateczną informację. Aktywacja 12 nici DNA zbiega się z aktywacją, ruchem wirowym, poruszaniem się i otwarciem 12 ośrodków informacji, 12 czakramów lub inaczej dysków energii eterycznej. Jest to początek połączenia ruchu wirowego tej dwunastki. Kiedy ma miejsce to wyrównanie energii, wyzwala się nowa energia i napełnia się nią 12 ciał niebieskich w waszym układzie słonecznym. Wtedy ciała te zaczynają odsyłać energię z powrotem na Ziemię. Uaktywniają się same
uwalniając swoją zawartość, aby Ziemia mogła ożywić się biogenetycznie. Istnieje jeszcze więcej takich grup złożonych z 12 elementów, na przykład 12 wirujących wszechświatów. Poprzez wirowanie 12 ośrodków nastąpi chaos nowej rzeczywistości, ponieważ kiedy tych 12 ośrodków energetycznych, szczególnie 5 zewnętrznych, zacznie podłączać się z powrotem do planety, będzie miał miejsce niebywały przypływ nowej energii. Formowanie się 12 helis nie oznacza, że staniecie się całkowicie poinformowani jako gatunek. Oznacza to, że w celu posunięcia naprzód gatunku ludzkiego w kierunku wyższej świadomości musi nastąpić pewna maksymalna i minimalna mutacja, tworząca nowy standard działania. Mutacja ta wniesie częstotliwość wibracji na nowy poziom, działający na każdą osobę we właściwy dla niej sposób. Proces ten można porównać do rodzenia się w waszej atmosferze nowego Słońca. Owe 12 helis z pewnością nie obejmuje całej informacji zawartej we włóknach z zakodowanym światłem. Jednak formowanie się 12 helis zapewni wam jako gatunkowi o wiele szersze wyobrażenie o tym, kim jesteście. Jako członkowie świetlanej rodziny wiecie, kim jesteście. To ludzie nie wiedzą, kim są. Jednak ponieważ żyjecie w ludzkiej postaci, czasami oszukujecie sami siebie, myśląc, że także nie wiecie, kim jesteście. Dzięki nieśmiertelnej cząstce waszej istoty wiecie, że jesteście członkami świetlanej rodziny. Nazywamy Ziemię żyjącą biblioteką, ponieważ wszyscy macie pojęcie, czym jest biblioteka. To miejsce, gdzie gromadzi się i udostępnia informacje. Używamy tej analogii, ponieważ zamierzamy wywołać wizję, że dokądkolwiek pójdziecie, wszędzie jesteście w bibliotece. Po prostu nie odkryliście jeszcze sposobu, jak przetłumaczyć informacje lub rozpoznać, w którym miejscu biblioteki się ona znajduje. Chcielibyśmy, aby każdy miał przed oczami jeden obraz. Spowoduje on większą miłość do Ziemi i większą świadomość, że istnieje w tym miejscu coś, z czym każdy może być związany. Nikt nie musi już nigdy być sam, kiedy odkryje, że istnieją inteligentne formy życia, chętne do nawiązywania kontaktu z istotami ludzkimi. Kiedy już uformuje się 12 helis, które połączą jednostkę z 12 ośrodkami informacyjnymi, biblioteka zostanie uruchomiona. Ludzie zostali zaprojektowani jako klucze do zdobycia informacji w żyjącej bibliotece. Wiele możemy na ten temat powiedzieć. Miliony lat temu współistniały na planecie wszystkie formy życia. Szczególnie podczas trwania ery dinozaurów, kiedy te wielkie bestie pełniły funkcję strażników planety i kiedy tworzyły się pewne energie mające zmagazynować tutaj dane. Trwało to przez wiele milionów lat. Właśnie teraz dwunastka jest układem łączącym i jeśli rozejrzycie się dookoła, ujrzycie ją wszędzie. Istniały powody, aby używać jej jako symbolu, abyście mogli pewnego dnia odkryć, że łączy was ona z czymś znajdującym się gdzieś indziej. Nie jest to wasz naturalny rytm, ale wynik grupowej zgody na użycie energii dwunastki w wielu różnych systemach rzeczywistości. Jest to zakodowana formuła. Wiele rzeczy, które nie mają sensu dla logicznego umysłu, zawierają olbrzymi sens dla włókien z zakodowanym światłem i dla ciała, w miarę jak staje się ono coraz bardziej czułe. Niektórzy powiedzą, że jest to system bardzo niewydajny i niezgodny z naturalnym biegiem rzeczy. Jednak system dwunastkowy jest wibracją, do którego ta planeta się dostroiła. W rzeczywistości, jeśli się temu przyjrzeć, jesteście układem trzynastkowym. Ile razy w roku występuje pełnia Księżyca? 13. Nadchodzi system trzynastkowy. Wkrótce otworzycie się na niego, ponieważ przesuniecie się obok czasu. Energia trzynastki porusza się
poza logiką i poza narzuconym systemem. Teraz, jak już zaznaczyliśmy, świetlana rodzina przybywa na tę planetę, aby otrzymać energię od pierwszych projektantów. Energia ta wywoła zmiany genetyczne oraz reaktywację i ponowne zgrupowanie włókien z zakodowanym światłem. Włókna te utworzą system 12 helis, które będzie mógł każdy aktywować jako człowiek, jako ciało człowieka. To uczyni istoty ludzkie bardzo cennymi, ponieważ staną się wtedy gotowe do uzyskania danych zgromadzonych w bibliotece na Ziemi. Co tak ważnego jest w tych danych? Są ukryte w owadach i kwiatach, w świniach i ogonach osłów, w uszach królików i we wszystkich rodzajach przedmiotów, a waszą rzeczą jest je odkryć. Chcemy podkreślić, że kiedy dane te były magazynowane, w 12 bibliotekach zgromadzono je na wielu różnych poziomach. Przy wejściu do biblioteki istniały różne kody udostępniania danych, innymi słowy. Istniało wiele różnych sposobów na wejście do biblioteki. Nie można było po prostu wejść i powiedzieć: mam wolny dostęp do otrzymania wszelkiego rodzaju informacji. Tak jak w waszym rządzie istnieje obecnie zabezpieczenie dostępu do danych, tak i biblioteki zawierające informacje mają swoje systemy zabezpieczeń. Powodem zbudowania bibliotek była w owym czasie żywa, pulsująca tyrania. Niektóre energie, strażnicy czasu, zwrócili uwagę, że informacja może dostać się w niepowołane ręce. Tak więc bardzo rozważnie biblioteki zaprojektowano na wiele sposobów. Inne biblioteki, czy inaczej światy, nie są wcale podobne do waszego. Zadaniem strażników czasu było stworzenie projektu, dzięki któremu świadomość będzie mogła się rozwijać, posiadać informacje i być wykorzystywana do jej uzyskania. Pierwotnie rola ludzkiego użytkownika jako otwierającego drogę do biblioteki stanowiła wielki honor. Poza ludzkim użytkownikiem nikt nie mógł uzyskać dostępu do biblioteki. Im większy był stopień dostrojenia ludzkiego użytkownika, tym większy uzyskiwało się dostęp do biblioteki. Ludzki użytkownik czerpał pewną dumę z posiadania swobody i łączności, pozwalającej na znalezienie danych we wszystkim, co istnieje. Jeżeli ludzie mieli być kartami bibliotecznymi, to niektórzy z nich spełniali te role i te funkcje lepiej niż inni. Odbywało się szkolenie mające na celu zostanie taką kartą. I kiedy przybywały istoty, które chciały poszukiwać na tej planecie informacji, mogły połączyć się z ludzkim użytkownikiem, programowanym, zakodowanym w taki sposób, aby reagować na określone kody. Jeżeli ktoś posiadał kod niższego rzędu, mogły one uzyskać tylko pewną określoną ilość danej informacji. Każdy przybywał w celu uzyskania konkretnej informacji. Jeżeli komuś nie udostępniano informacji, to nie dlatego, że była ona utajniona, ale ponieważ nie była dostosowana elektromagnetycznie do jego struktury biologicznej. Dane muszą mieć możliwość przenikania systemu wierzeń jednostki. Inaczej taka jednostka może wybuchnąć w momencie przepełnienia energią, która nie jest silnie hamowana przez miłość. Kiedy energia jednostki podlega silnemu hamowaniu przez miłość, chroni to ją przed rozpadem i utrzymuje w stanie koncentracji na przyjmowaniu bardzo rozszerzającego pojęcia. Tak właśnie duże pojęcia są przenoszone na tę planetę. Przenoszą się za pomocą wibracji miłości. Wibracje światła nie mogą przenosić dużych pojęć, ponieważ nie są połączone z emocją. Wibracja miłości jest związana z emocją. Kiedy jednostka tworzy rozszerzone pojęcie samej siebie, musi istnieć miłość, która nadaje tej jednostce cel. Bez miłości jednostka nie czuje, że cel istnieje. A jednostka musi zawsze czuć łączność z celem, aby zrozumieć ogrom pewnych spraw. Pewnego dnia odkryjecie, że seks jest częścią rozwoju, procesu. Kiedy opanujecie waszą własną płciowość, ujrzycie, jakie macie możliwości, aby ją wyrazić i zdecydujecie, czy chcecie ją wyrazić w ten sposób, czy też nie. W miarę jak staniecie się dostępni i inni będą wykorzystywać was do odkrywania biblioteki, możecie z biegiem lat doświadczać bardzo interesujących spotkań.
Jeżeli sięgniecie w przeszłość i przestudiujecie Pismo Święte i starożytne manuskrypty, odkryjecie, że bogowie zstąpili z nieba i połączyli się z córkami istot ludzkich. Do uaktywnienia kart bibliotecznych użyto płciowości. Istnieje jednak bardzo poważne niebezpieczeństwo, że może ona zostać źle użyta. Dlatego jest bardzo ważne, aby panować nad własną płciowością, mieć całkowitą pewność, z kim się ją dzieli. Nie chcemy, aby ktokolwiek z Was został kupiony lub uległ pokusie. Radzimy Wam, abyście przyjrzeli się swoim doświadczeniom z innymi ludźmi i stwierdzili, czy są oni uczciwi i spójni wewnętrznie, czy też ludzie ci Wam pochlebiają. Zaczynacie sprawować kontrolę nad mocą. Tradycjonaliści uważają, że udostępniamy zbyt wiele niekontrolowanej informacji. My twierdzimy, że Ziemia zmierza w kierunku wielkiej kolizji. Tak więc wszystkie chwyty są dozwolone. Jak wielu innych, zalewamy Ziemię możliwościami, które trzeba zapamiętać. Kiedy więc zaczniecie gromadzić tę wiedzę i te umiejętności, przyciągnie to do Was innych. Niektórzy będą mieć w tym swój własny cel, a mianowicie przyciągnie ich to, co mogą dzięki Wam otrzymać. Kiedy obcujecie z kimś seksualnie, to przypomina to otwieranie drogi do innych bibliotek. Wiąże się to z wieloma sprawami. Chcemy od Was wszystkich m.in. tego, abyście kochali i szanowali Wasze ciała, kochali siebie i upewnili się, że jeśli macie zamiar uprawiać z kimś seks, to osoby te naprawdę Was kochają. Nie znaczy to, że macie je poślubić. Jednak miłość jest konieczna, abyście wiedzieli, z kim się wiążecie. W ten sposób odkryjecie, jakie poczynania pozostaną pomiędzy dwojgiem Was. Nie tyle ostrzegamy Was, co informujemy. Ponieważ zobaczycie, co stanie się z innymi, którzy nie będą dbać o swoją moc. Innymi słowy, seksualność nie jest czymś, czym można bezmyślnie rozporządzać. Jest sposobem na otwarcie wielu dróg. Jeżeli ktoś nie podchodzi do niej ostrożnie, może przyciągnąć do siebie energię, nawet gdy nie ma partnera. Jeżeli używa się płciowości w celu aktywowania informacji, można ściągnąć niekorzystne energie. Tak więc bądźcie świadomi wibracji seksualnych, ponieważ przynoszą emocje, a emocje są kluczem do uzyskania danych zmagazynowanych w żyjącej bibliotece. Rozdział 7. Wielowymiarowe zespolenie. Czerpiecie korzyści z uczestnictwa w tym wydarzeniu, jakim jest życie. Samo przebywanie w świecie fizycznym daje doświadczenie i właściwości, jakich nie możecie zdobyć gdziekolwiek indziej. Być częścią świata fizycznego na Ziemi w tym szczególnym czasie, jak i podczas ostatnich 200 do 300 tysięcy lat, to doprawdy bardzo istotne wydarzenie, ponieważ oznacza to, że przybyliście do miejsca, w którym panuje ciemność. Musieliście walczyć, aby otworzyły się Wam oczy i aby poznać radość i uniesienie. Jeżeli zastanowicie się nad współczesną historią, stwierdzicie, że naprawdę rzadko się zdarza, aby ludzie mieli radosne życie. Dlatego musicie zrodzić w sobie radość i przekonać siebie samych, że potraficie to zrobić. W naturze życia na Ziemi od wieków leży walka pomiędzy światłem i ciemnością. Niektórzy nazywają ją walką pomiędzy dobrem i złem, albo pomiędzy podniesieniem i upadkiem. Powiedzmy po prostu, że jest to miejsce, w którym obowiązują pewne prawa i reguły. Jesteście wyjątkowi, ponieważ struktura bioenergetyczna, zgodnie z którą działacie, posiada o wiele większe możliwości niż kiedykolwiek marzyliście. Bardzo ciekawa jest obserwacja Waszego działania podczas tych zmagań, ponieważ przekonano Was, że możecie użytkować tylko mały procent swojego potencjału. W rzeczywistości jesteście potężnymi istotami stworzonymi na obraz bogów. Mimo obdarzenia tym niewygodnym potencjałem, jesteście kontrolowani do tego stopnia, że odmawia się istnienia samego owego potencjału.
Większość ludzi użytkuje tylko 3-4% swoich możliwości. Bardziej zaawansowani mogą wykorzystywać 12-15% swoich zdolności. Gdzie to pozostawia większość ludzi? Gdzie podziewa się pozostałych 80-90%? Co można zdziałać z tymi 90% możliwości? Te 90% budzi się teraz. A antyczne oczy zaczną przypominać sobie i dostrzegać, czym może być jaźń. Kiedy antyczne oczy otworzą się i poznacie swój prawdziwy potencjał, przestaniecie kłócić się ze sobą, przestaniecie kłócić się o ograniczenia, które was powstrzymują. W starożytnym Egipcie nowicjuszom praktykującym w świątyniach zajmowało wiele wcieleń całkowite otwarcie oczu na inne rzeczywistości. Przygotowywano ich do inkarnowania w pewnych rodzinach i do zapamiętywania, kim są. Matki i ojcowie wiedzieli, kogo urodzą, ponieważ śnili o tym. Wiedzieli, kto przybędzie do ich ciał, zanim nawet doszło do poczęcia. Oczy były wtedy o wiele szerzej otwarte i mogły spoglądać w wiele różnych rzeczywistości. Nazywano je oczami Horusa. Ponieważ mogły zaglądać do wielu różnych światów, świata czuwania i świata snu, do świata śmierci i świata marzeń. Wy, którzy chcecie otworzyć swoje antyczne oczy i jesteście budzącymi się mistrzami, doświadczyliście szkolenia w wielu innych wcieleniach. Teraz nadszedł czas, abyście złączyli te szkolenia z ciałem i systemem, który nie ma nic wspólnego z życiem w świątyni i z czymś, co nie czeka, aby zrobić miejsce dla waszych zdolności. Jesteście buntownikami, więc wasze społeczeństwo nie czeka, abyście przynieśli mu swoje dary, tak jak to było w starożytnym Egipcie. Nie ma miejsca w świecie urzędniczym na uruchomione talenty. Nie ma w społeczeństwie miejsca dla takiej sekty. Nie żyjecie jednak w taki sposób. Pójdziecie więc w takim kierunku, jaki ciało, dusza i umysł uznają za właściwy dla wykorzystania waszych talentów. Nie wincie się za to, że nie przyspieszacie w tempie, jakie wasze ego uznaje za właściwe. Ego ma oczy, które widzą tylko część was. Dusza, czyli oczy Horusa, która widzi was na wylot, ma całkiem odmienną wizję tego, co jest właściwe. Znając swoje potrzeby, swój organizm i swój plan, będziecie działać w sposób, który utrzyma was w całości. Instytucje psychiatryczne są pełne ludzi, którzy otworzyli swoje antyczne oczy i nie mogli odnaleźć w tym sensu albo zrozumieć tego. Nie mogli odnaleźć swojej stacji końcowej. Z braku miejsca, do którego można się podłączyć, delikatna równowaga systemu nerwowego ulega zachwianiu. Wasz system nerwowy gwałtownie się rozwija i są sposoby, aby to sprawdzić. W każdej chwili jesteście w stanie uchwycić pulsację, która zabierze was poza fizyczną rzeczywistość, jaką znacie, poza częstotliwość, jaką jest trójwymiarowa tożsamość. Jesteście wtedy w stanie dostroić się do innej wibracji i zobaczyć, poczuć i poznać, że dzieje się coś innego niż zwykle, coś niezwykłego. Wtedy zwykle następuje zaprzeczenie, ponieważ jeżeli logiczny umysł nie może wyjaśnić tego, co się dzieje, ani tego ogarnąć, zaprzecza istnieniu tego doświadczenia. Albo blokujecie pamięć o nim. Najlepiej będzie, jeżeli pozostaniecie przy swojej intuicji, jeżeli polegacie na tym, co czujecie, i nawet jeżeli nie ma to logicznego sensu, działacie z ufnością. Dla wielu z was pułapką jest niecierpliwość, ponieważ czujecie, że musicie się gdzieś przemieszczać. Nie odmawiacie zasług żółwiowi, który porusza się bardzo powoli. Zatrzymuje się, aby wejść do swoich kryjówek i rozmyślać. I trzyma się blisko ziemi i bardzo dobrze widzi. Jeżeli pragniecie przyspieszenia w otwieraniu antycznych oczu, dajcie wyraz swemu zaangażowaniu. Myśl tworzy.
Jeżeli waszą myślą jest pragnienie przyspieszenia rozwoju, to właśnie to robicie. Kiedy wątpicie, to zwątpienie także jest myślą i także się wykreuje. Kiedy występują wątpliwości, zatrzymują one proces ekspansji, ponieważ zaprzeczacie subtelności tego, co do was przychodzi. Mamy dekadę, którą określiliśmy nienazwaną dekadą, lata 90. To podczas tych lat zaczną występować na Ziemi wszystkie wielkie zdarzenia. Wiele zdarzeń już występuje, ale zostały umieszczone osobno w małych przegródkach biurokracji. Kiedy się obudzicie, chcemy, abyście byli w stanie patrzeć antycznymi oczami i obudzić coś, co znacie, coś, co pamiętacie, coś ukrytego głęboko w waszym wnętrzu. Będziecie musieli ufać sobie i polegać na sobie. Musicie umieć zobaczyć, rozumieć, co widzicie i przełożyć to na wspaniałą wizję dla innych. Dojdziecie do zrozumienia, czyli olbrzymiej implozji świadomości, która sprawi, że dowiecie się, kim zawsze byliście. Do was i tylko do was należy otwarcie zakamarków i pójście naprzód. Mówiliśmy o waszych wierzeniach i o tym, jak ważna jest myśl. Podkreślamy wciąż od nowa, że jesteście wynikiem myśli, że myśl istnieje i stanowi istotę zrozumienia, manipulacji i działania wewnątrz waszego świata. Kiedy zaczniecie przenosić ten proces ze sfery intelektu do ciała i kiedy w ten sposób zaczniecie kierować swoim życiem, wtedy antyczne oczy naprawdę zaczną widzieć. Kiedy będziecie przeglądać historię swojej duszy, wasza tożsamość w konkretnym ciele, ta przez duże T, może wydać się bardzo nieistotna. W bardzo zamierzchłych czasach wyrażaliście się na tej planecie jako wspaniałe istoty, a obecnie dzieje się o wiele więcej, niż jesteście sobie w stanie przyswoić. To tak, jakby życie było książką grubą na metr, a wy z obudzeniem się nowej ery na planecie mieścilibyście się na kilku pierwszych stronach. W ciągu swoich egzystencji przejdziecie przez całą tę księgę. Kiedy zgromadzicie całą informację i porzucicie dotychczasowe przekonania o tym, gdzie wy i wasza cywilizacja egzystuje i skąd przybywacie, historia przepłynie przez waszą świadomość. Kiedy zaczniecie rozdzielać swoją tożsamość, pielęgnujcie, szanujcie i kochajcie różnorodność tożsamości, które są wami i nie uważajcie, że jakiekolwiek z nich są nieistotne. Szanujcie każdą z nich. Każdy z was wie, że znajdujecie się tutaj w sekwencji czasu, która jest bardzo głęboka. Przed wami ten wiek, o którym pisano, szeptano, mówiono. Jest to wiek, w którym ludzkość podlega przemianie fizycznej na waszych oczach i dosłownie zmienia się w coś, czym jeszcze niedawno nie była. W co przemieniają się istoty ludzkie? To całkiem proste. Istoty ludzkie przemieniają się w istoty wielowymiarowe. To wielkie słowo, to wielka koncepcja. Jednak będzie to dla was coś tak znajomego jak zawiązywanie własnych butów. Wielowymiarowe istoty ludzkie są ludźmi, którzy świadomie egzystują w wielu różnych miejscach jednocześnie. Ludzie podlegają mutacjom, czyli ewoluują w istoty ze świadomością do przenoszenia się z jednej stacji do drugiej i do rozumienia własnej wielkości, tego, że nie kończą się tam, gdzie kończy się ich skóra. Istoty ludzkie nie kończą się tam, gdzie kończy się ich aura, czyli ciało energetyczne, egzystują w wielu różnych rzeczywistościach. Jest to wiek wielowymiarowej jaźni. Jaźni, która może poruszać się świadomie w wielu różnych rzeczywistościach. Jaźni, która ostatecznie może podlegać bilokacji i znikać. Jaźni, która może przechodzić do czterowymiarowej świadomości, postrzegającej, nie myślącej.
Jest to wiek jaźni, która rozumie, że jej myśląca cząstka jest bardzo ważna, że nie ma być centrum ciała fizycznego, ma być doradcą. Intuicja jest aleją, którą obecnie zdążacie, aby doprowadzić do skojarzenia świadomości. Jest to skojarzenie aspektu męskiego, który jest logiczny, z aspektem żeńskim, który jest czujący. Wiąże się to z połączeniem ich w jedną całość. Czas na działanie. Znajdujecie się w decydującym punkcie i nadszedł czas na olbrzymią zmianę, olbrzymi skok, rezygnację, uwolnienie i przyzwolenie. Czas, aby pozwolić, żeby światło i duch całkowicie przenikały waszą egzystencję. I czas pozwolić, abyście stali się jednostkami z wielowymiarowymi aspektami jaźni i cząstkami jaźni, o istnieniu których nie macie pojęcia. Te aspekty jaźni naprawdę istnieją. Są z wami powiązane i korzystają z was, chorążych dusz, jako nośników światła w tym wszechświecie i w tym czasie. Ci w naszej grupie, którzy rozważają prawdopodobieństwo najwyższego Stwórcy, byli uważni w wielu swoich podróżach, w czasie i w antycypowaniu. Najwyższy Stwórca naprawdę wysyła zmianę wibracji do tego obszaru egzystencji, do strefy wolnej woli świadomości. Akcja ma miejsce teraz i tutaj na Ziemi. Zaczyna się tu, w tym zakątku waszej galaktyki, na peryferiach, na końcu wszechświata. To potężny eksperyment i każdy z was podjął się uczestnictwa w nim z wielkim podnieceniem i wielką tęsknotą. Miejcie odwagę. Nie możemy podkreślić tego dostatecznie mocno. Miejcie odwagę. Podążajcie za swoim wewnętrznym przewodnictwem i ufajcie sobie. Wzywajcie energię do swojego ciała fizycznego i użytkujcie ją. Przeciwstawiajcie się prawom rodzaju ludzkiego, ponieważ przybyliście tutaj właśnie po to, aby to uczynić. Jesteście buntownikami. I my także nimi jesteśmy. Są tacy, którzy nie potrafią wędrować tą drogą świadomości. I to też jest w porządku. Droga, przez którą przechodzi wasza świadomość, nie jest łatwa. Droga ta zapewni wam nagrodę, której pragnie wasza dusza. Chociaż nagroda ta może przyjść w walce. Przedzierajcie się przez świadomość. Dojdziecie do miejsca, gdzie są wspaniałe widoki i będziecie mieli zupełnie nowe możliwości pójścia zarówno przez planetę, jak i poza nią. Ci, którzy są z wami związani, odkryją, że także mają nowe możliwości. Cała świadomość ściągnięta na tę planetę w tej chwili roznieci iskrę ewolucji, która zmieni strukturę wszechświata. Myślcie na wielką skalę. Myślcie na naprawdę wielką skalę i realizujcie swoje myśli. Kim są te wielowymiarowe jaźnie? Wiele razy kazano wam wierzyć, że istnieją inne cząstki was samych, które wiedzą o wiele więcej niż wy wiecie. Do pewnego stopnia było to prawdą. I do pewnego stopnia wciąż jest prawdą. Odkryjecie jednak, że będąc chorążymi swoich dusz, zaczniecie aktywować dane zmagazynowane w waszych ciałach, które niosą całą waszą historię. Stąd będziecie wiedzieli, kiedy zaczną ukazywać się te inne aspekty jaźni. Może to przejawić się bardzo subtelnie. Może też być jak uderzenie obuchem w głowę. Zależy to po prostu od jaźni. Możecie siedzieć sobie spokojnie pewnego dnia i nagle stwierdzić, że w mgnieniu oka znaleźliście się w innym pokoju. To właśnie jest uderzenie obuchem w głowę. W bardziej subtelny sposób możecie spacerować ulicą, oglądając okna wystawowe, kiedy nagle jakiś manekin, obraz albo jakieś słowo coś w was poruszy. W ciągu jednej chwili odpłyniecie i uzyskacie jasny obraz waszej symultanicznej tożsamości, istniejącej w tym samym czasie co wy. Zaczniecie odkrywać aspekty siebie samych,
które istnieją niefizycznie lub cząstki jaźni, które istnieją jako istoty działające w przestrzeni kosmicznej, będące prawdziwie kosmicznymi istotami. Dusza obudzi się, pozna każdy swój aspekt, a każdy aspekt jaźni pozna od razu całość siebie. Kiedy nauczycie się panować nad współczynnikiem wibracji i stawać się czterowymiarowymi, będziecie świadomi wszystkich rzeczywistości jednocześnie. Rozwiniecie tę umiejętność najpierw przez równoważenie trzech lub czterech rzeczywistości, potem pięciu lub sześciu i tak dalej. Obudzicie w sobie zdolności najwyższego Stwórcy i staniecie się swoim najwyższym Stwórcą. Wasz najwyższy Stwórca, tworząc ten wszechświat i wszystkie inne wszechświaty, miał na celu rozwinąć się do tego stopnia i posiadać tak wiele otwartych, wielowymiarowych kanałów danych, aby On, którego świadomość istnieje we wszystkich rzeczach, jakie znacie, mógł stać się świadomy siebie we wszystkich rzeczach, świadomy każdego zdarzenia, jakie przytrafia się wszystkim stworzeniom, aby móc je rejestrować i nie tracić zmysłów. Rozwijacie w sobie tę umiejętność. Generalnie ten etap, przez który obecnie przechodzicie, jest najcięższy, ponieważ wątpicie i zastanawiacie się, czy to jest naprawdę realne. Ciało mówi jedno, umysł co innego. Ciało mówi jedno, a społeczeństwo co innego. Wiedza to rozwój, a jest to wiedza o tym, co budzi się wewnątrz was. Musicie przez cały czas być zaangażowani. Kiedy te dary i zdolności staną się dla was doświadczeniami z pierwszej ręki, musicie nauczyć się współpracować z nimi, niezależnie od tego, co się będzie działo. Zacznijcie zdawać sobie sprawę z tego, że jesteście prowadzeni przez boską siłę i że wszystkie wydarzenia, jakie was spotykają, mają na celu wasze podniesienie, niezależnie od tego, jakiego rodzaju wstrząs wydarzy się w waszym życiu. Ostatecznie te wydarzenia uczynią was bogatszymi. Obecna sytuacja wygląda w ten sposób, jakby ktoś zrzucał beczki pełne złota w waszym ogródku, a wy mówilibyście: to licha, to złoto niszczy mi trawę. Myślicie, że trawnik nie jest już taki piękny jak przedtem, ponieważ zwalono tutaj całe złoto. Zawsze kiedy przeżyjecie jakieś doświadczenie, nauczycie się brać w nim udział. Bądźcie pełnymi uczestnikami w swoim ciele. Bawcie się nim. Cieszcie i uczcie się, jak jednocześnie obserwować wasze doświadczenie. Działanie tego doświadczenia, efekty, jakich ono ma na innych ludzi i na was samych, i rezultaty, jakie uzyskujecie ze wszystkich waszych doświadczeń wtedy, kiedy tylko pojawi się coś niezwykłego, możecie powiedzieć sobie: aha, to znowu tutaj jest. Czego mogę się dzięki temu nauczyć? Kiedy nie macie takich doświadczeń, zacznijcie fantazjować, przejmować kontrolę nad swoim życiem i działać, jakbyście mogli rozkazywać lub sterować jednym z tych doświadczeń następnym razem, kiedy na was spadnie. Możecie to zrobić w ten sposób, w ten sam, w jaki nauczyliście się budzić we śnie i nakazywać, że nie będziecie ścigani przez duchy, albo zorientować się, kiedy grozi wam, że dostaniecie zły stopień. Istnieje zbieżność waszych jaźni występujących na tej planecie. Jaźnie, które spotykacie, przybywają z całego wszechświata. Są takie, o których myśl wprawi was w osłupienie i takie, na które patrząc umarlibyście na atak serca. Wszystkie te jaźnie są wami. Ziemia przechodzi w tej chwili inicjację. Wy także przechodzicie inicjację, ponieważ jesteście częścią Ziemi i nie możecie oddzielić się od tego systemu. Ziemia przekształca się i zamierza działać na zasadzie domina wobec waszego systemu słonecznego. Zamierza złączyć wielorakie światy w jedną całość, ugruntować się na tyle, aby wszystkie te światy mogły istnieć i przetłumaczyć to doświadczenie. To właśnie jest zadanie Ziemi. Wszyscy więc, oczywiście, musicie być gotowi zrobić to samo.
Świat trzech wymiarów zmierza w kierunku kolizji wymiarów. Nie kolizji światów, lecz kolizji wymiarów. Wiele wymiarów zderzy się ze sobą. Niektóre z tych wymiarów mogą wydawać się groźne i przerażające. Test, inicjacja, a inicjacja zawsze oznacza przejście przez inną rzeczywistość, aby ją pokonać i przekształcić. Polega na stawieniu czoła tym energiom i jednostkom, które pozornie reprezentują niewyobrażalną ciemność, i zrozumieniu, że przybyły one, aby złączyć się z wami, ponieważ są częścią was. Stanowią część waszej wielowymiarowej jaźni, a wy jesteście chorążymi dusz. Jesteście światłem. Ciemność przejdzie do światła. Bądźcie bardzo pewni, kiedy będziecie się zajmować tymi sprawami. Jeżeli będziecie się wahać co do jakiejś rzeczy, nie róbcie jej. Bądźcie pewni. Określamy światło jako promujące, rozdzielające i rozdające informacje. Ciemność oznacza kontrolowanie i wstrzymywanie informacji. Pomyślcie o tym. Poczujcie to. Przybyliście na tę planetę z zakodowanym wzorcem, aby nieść światło i spowodować olbrzymią transformację planetarną. Przybyliście, aby być chorążymi waszych dusz, wiodącą cząstką waszej duszy. Ta cząstka waszej duszy mówi: ja tu dyktuję warunki, a tymi warunkami są światło i informacja. Koniec z życiem w ciemności. Czy kiedykolwiek myśleliście o tym, że jakieś części was, żyjące w ciemności, nie wiedzą, jak odnaleźć światło inaczej, jak tylko za waszym pośrednictwem? One też pragną światła. Chcą rozwiązań. Chcą odpowiedzi. To, co możecie odczuwać, niekoniecznie jest zamierzeniem siły ciemności, ale emocjonalną strukturą ciemnej siły. Strachem, którego wibracje powstają z braku informacji. Część was samych, które są niepoinformowane, przybędą do was, aby uzyskać informacje. W jaki sposób je poinformujecie? Gubicie światło, dzielicie się światłem. Mówicie: chcę, aby w tej podróży przybyły do mnie wszystkie moje jaźnie i aby one też uzyskały światło. To całkiem proste. Walka pomiędzy światłem a ciemnością naprawdę wam nie służy. Jest to część historii rozdzielenia, która utrzymuje was w błędnym przekonaniu. W rzeczywistości istnieją po prostu aspekty indywidualnych dusz, przybierające różne przebrania w walce ze sobą. Walczycie sami ze sobą. Walka światła z ciemnością i dobra ze złem jest jedynie walką pomiędzy cząstkami was samych. Te cząstki są wielowymiarowymi kontynuacjami albo reinkarnacjami tego samego kolektywu energii, którego częścią jesteście jako jednostki. Boicie się czegoś, ponieważ tego nie rozumiecie. Jako odrębne formy świadomości, które są częścią gry najwyższego Stwórcy, egzystujecie we wszechświecie, który jest zbudowany z przeciwieństw. Najwyższy Stwórca powołał ten wszechświat do życia z komponentów wolnej woli, aby mogła ona doprowadzić do chaosu, a następnie do ponownego uporządkowania energii i realizacji Stwórcy we wszystkich rzeczach. Wobec istnienia wolnej woli wszystko jest dozwolone i istnieją przeciwieństwa. Przeciwieństwa te odszczepiają się od jaźni, ponieważ najwyższy Stwórca jest we wszystkich rzeczach i pozwala na wszystko. To, z czym się spotykacie i czego się boicie, jest częścią was. Tak więc, kiedy skupicie się na historii dobra i zła i zechcecie ją zrozumieć, musicie jedynie zdać sobie sprawę, że walczycie z innym aspektem swojego ja, który pozwala wam walczyć z waszego punktu widzenia. Tak zwane zło służy wielkiemu celowi. Osądzacie je, ponieważ wydaje się wam złe. Jako członkowie świetlanej rodziny
egzystując w różnych miejscach, posługujecie się różnymi aspektami swojej jaźni i gracie tę rolę perfekcyjnie. Przybywając tutaj, wkroczyliście w gęstą atmosferę planety i byliście zmuszeni posługiwać się podwójną helisą, która ledwo funkcjonuje. Dzięki temu zapomnieliście o wielu rzeczach. Teraz, kiedy budzicie się i zdajecie sobie sprawę z tego, kim jesteście i kim możecie się stać, zmierzacie w kierunku uświadomienia sobie, że to wy sami jesteście swoimi wrogami. Jako członkowie świetlanej rodziny macie dostęp do olbrzymiej ilości wiedzy, której inni nie posiadają. Przyszliście tutaj, przypominacie ją sobie i właśnie teraz jesteście w trakcie przyswajania jej i akceptowania. Częścią waszego zadania jest złączenie się z waszymi jaźniami, które pozornie są waszymi wrogami i są od was odseparowane. Te jaźnie znajdują się we wszystkich odmianach egzystencji. Zadanie polega również na niesieniu przez zespół waszych dusz częstotliwości miłości, która jest częstotliwością tworzenia i światła, które jest częstotliwością informacji. Przybyliście jako dusza, aby zdobyć doświadczenie i wzbogacić najwyższego Stwórcę. Kiedy się rozdzielacie, odchodzicie i działacie według wolnej woli, według własnych decyzji, bez osądzania, aby zgromadzić odpowiednie informacje i doprowadzić się do pełni. Ta historia z dobrem i złem może was złapać w pułapkę, jeżeli nie będziecie ponad to. Jesteście zbiorem nieprawdopodobnego bogactwa osobowości, inkarnujących w wielu różnych systemach rzeczywistości. Jako członkowie świetlanej rodziny przybywacie do tej rzeczywistości, aby przynieść informacje i robicie to w wielu różnych systemach. Inni z rodziny czynią to samo w społecznościach jaszczurek, istot owadzich albo ptasich. Jesteście zbiorem osobowości. Wasze doświadczenie reinkarnacyjne jako członków świetlanej rodziny obejmuje także formy inne niż ludzkie. Wspólną cechą członków świetlanej rodziny jest ich udział w wielu wersjach czującej, czyli złożonej rzeczywistości. Wiele form, które wybraliście, aby się w nie wcielić, może wyglądać bardzo obco i budzić w was przerażenie. Jednak tak właśnie rozwijacie swoją duszę. Nie wcielacie się tylko w jeden gatunek. Jesteście podróżnikami. Tak jak przybieracie postać istoty ludzkiej, tak też możecie wystąpić w przebraniu jaszczurki albo innego stworzenia. Robicie to, aby móc się zjednoczyć i zrozumieć najwyższego Stwórcę, jego istotę, poprzez rozmaitość gatunków, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Jako członkowie świetlanej rodziny znacie wewnętrzne źródła wiedzy. Przybywacie jako ambasadorowie, aby sprawić, że rzeczywistość się połączy, że rzeczywistości staną się bardziej poinformowane wewnętrznie, aby wszyscy, których to dotyczy, mogli uwolnić się od strachu, by nic ich nie powstrzymywało. Częścią waszego zadania jest spotkać się z tymi innymi jaźniami, połączyć się z nimi i dowiedzieć się, jakie to uczucie. W idealnym przypadku staniecie się wielowymiarowymi podróżnikami i będziecie w stanie czerpać siłę ze swojego ciała. Może będziecie pracować w polu albo w ogrodzie. Może będziecie gawędzić z kimś albo zrywać truskawki, kiedy coś was uderzy, jakiś dźwięk. Przeprosicie i powiecie: ktoś mnie wzywa, wrócę później. Odejdziecie. Usiądziecie i pozwolicie, aby opuściła was wasza obecna ziemska osobowość. Wtedy z pełną świadomością przeniesiecie tę osobowość tam, gdzie jest potrzebna, aby powiększyć możliwości świetlanej rodziny w tej rzeczywistości. Będziecie to wiedzieć. Wszyscy staniecie się wielowymiarowymi graczami. Będziecie o tym myśleć, kiedy któryś z was opuści towarzystwo, kiedy usłyszy dźwięk i zostanie wezwany.
Będziecie podróżować z pełną świadomością i jaźń przysporzy wam rozrywki. Nie będziecie potrzebowali czytać książek, słuchać płyt, ani chodzić do kina, ponieważ będziecie mieli te rzeczy na żywo. Ponieważ przynosicie na tę planetę zdolności świetlanej rodziny, inni nie będą chcieli was tutaj, ponieważ nie będziecie pasować do ich bogów. Nie każdy chce być wolny. Wy, jako członkowie świetlanej rodziny, stworzycie nową ziemię, która będzie wolna. Ci, którzy nie pragną być wolni, będą także mieli swoją ziemię. Nastąpi rozszczepienie i czas rozdzielenia. Członkowie świetlanej rodziny wiedzą, że nie ma potrzeby czegokolwiek wymuszać. Macie po prostu pracować razem w harmonii, wspomagać się nawzajem i odkrywać się wzajemnie, aby czuć zadowolenie z tego, co robicie, ponieważ niektóre rzeczy, które będziecie robić, wywołają duże oburzenie. Każdy z was zgodził się dobrowolnie przybyć tutaj, w tym momencie, aby przenosić częstotliwość. W tej chwili tą częstotliwością jest światło, ale ostatecznie nauczycie się, jak przenosić częstotliwość miłości. Mówicie o miłości i świetle, jednak nie pojmujecie ich złożoności i prawdziwych znaczeń. Światło jest informacją, miłość jest kreacją. Musicie zostać poinformowani, zanim będziecie mogli tworzyć. Czy to rozumiecie? Kiedy dorośniecie i dojdziecie do tych wyższych dziedzin poznania, przełamiecie to, co wygląda jak betonowa ściana, pokłady w was samych, które trzymają was na dole. Pomyślcie o częstotliwości, która ogranicza ludzkie doświadczenie, jak o stacji radiowej. Ludzkie doświadczenie od 300 tysięcy lat dysponuje jedną czynną stacją radiową. Ludzkość była niezdolna do przekręcenia gałki i posłuchania innego pasma. Tak więc nadawano wciąż na tej samej częstotliwości. To wytworzyło kwarantannę, odseparowanie planety. Twórcze promienie kosmiczne wysyłane przez najwyższego stwórcę i pierwszych projektantów przenikają przez te tarcze częstotliwości, bombardują Ziemię. Musi jednak istnieć ktoś, kto je odbierze. Bez odbiornika twórcze promienie kosmiczne stworzą chaos i zamęt. Wy, jako członkowie świetlanej rodziny, przychodzicie do tego systemu, aby odebrać te promienie wiedzy. Następnie zasiejecie wiedzę, nowy styl życia i nową częstotliwość wśród reszty ludności, aby zmienić całą planetę. Jako członkowie świetlanej rodziny jesteście tu, aby zakotwiczyć częstotliwość i pozwolić, aby w waszych ciałach rozpoczął się proces mutacji, abyście mogli rozpowszechnić go na planecie. Co to oznacza? To oznacza, że w końcu wasza częstotliwość się zmieni i że zmieni się w sposób, w jaki radzicie sobie z rzeczywistością. Przestaniecie być sobą takimi, jakimi siebie znacie i staniecie się bardziej połączeni ze wszystkimi innymi swoimi odmianami, które chcą wykonać ten sam skok świadomości w obecnej rzeczywistości, w waszej postaci. Ten proces wiąże się ze spotkaniem, połączeniem i użyciem wielowymiarowej jaźni. W miarę jak osiągacie wyższą wiedzę, uświadamiacie sobie, że nie jesteście sami, że istnieje wiele jaźni. Jesteście zmuszeni to rozumieć. Niemożliwe jest osiągnięcie wyższej wiedzy bez przejścia przez wielowymiarową jaźń. To oznacza osiągnięcie pełnej realizacji i doświadczenie spotkania i połączenia się z kolektywem inteligencji istniejącym w wiecznie rozszerzającym się teraz, poza przestrzenią i czasem. Wierzcie nam, kiedy wam mówimy, że jako członkowie świetlanej rodziny przeprowadziliście szerokie badania historycznej manipulacji, jaka ma miejsce na tej planecie. Mówimy również, że każdy wysłany z zadaniem przez długi czas przed wyruszeniem w pole przechodził szkolenie. Każdy z was został przeszkolony.
i macie tę wiedzę w sobie. Naszą częścią zadania jest uderzać w kluczowe akordy i pobudzać waszą świadomość do działania, abyście mogli iść naprzód i wykonać tę piosenkę czy taniec, do jakich was przygotowano. Wasza wiedza jest w was i kiedy zgodzicie się ją odkryć, zaczniecie się budzić na coraz głębszych poziomach. Staniecie się także niewiarygodnie mądrzy, ci z was, których nie zatrzyma strach. Powiemy wam uczciwie, że strach będzie zawsze obecny w waszym procesie ewolucyjnym. Przyzwyczajcie się do niego. Nie uważajcie, że strach jest zły. Kiedy ulegacie waszym lękom i pozwalacie, aby nad wami zapanowały, wtedy musicie przez nie przejść i doświadczyć wszystkiego, co czujecie, aby móc je przezwyciężyć. Zacznijcie mówić: przekształcę ten strach. Będę rozumiał, że jest częścią planu, że może mi służyć. Pamiętajcie, wasza siła i wasza zdolność tworzenia rzeczywistości poprzez waszą wolę kończy się tam, gdzie się zaczyna strach. A my mówimy wam, życie to spotkanie się ze strachem. Zacznijcie patrzeć na zdarzenia w waszym życiu i na to, jak je tworzycie. Zrozumcie, że zawsze tworzycie je, aby wam służyły. W tym celu was szkolono. W tym celu was zakodowano. Rozdział 8. Poza ostateczną tyranią. Ostateczna tyrania w społeczeństwie nie oznacza kontroli poprzez stan wojenny. To kontrola poprzez psychologiczną manipulację świadomości, za pomocą której określana jest rzeczywistość, aby ci, którzy wewnątrz niej egzystują, nie zdawali sobie nawet sprawy, że są w więzieniu. Nie zdają sobie oni nawet sprawy, że są w więzieniu, nie zdają oni sobie nawet sprawy, że istnieje coś poza miejscem, gdzie żyją. My reprezentujemy to, co jest na zewnątrz tego, co, jak was nauczono, istnieje. Jest to miejsce, na temat którego czasami są spekulacje i gdzie chcemy, abyście zamieszkali. Znajduje się poza obszarem, w którym, jak mówi wam społeczeństwo, możecie żyć. Jesteście kontrolowani jak owce w zagrodzie przez tych, którzy myślą, że mają nad wami władzę. Od rządu przez światową drużynę zarządzania, aż do istot z kosmosu. Pozbawiono was wiedzy przez kontrolę częstotliwości. Pomyślcie o częstotliwości jako o indywidualnym nadawaniu i odbieraniu, za pomocą których dostrajacie się do stacji, jaką wybraliście. Jest to wysyłanie fal nośnych, inteligencji. Zakres częstotliwości jest nieograniczony i zasięg przekazywanej inteligentnej materii jest nieograniczony. Kontrola częstotliwości ogranicza liczbę stacji, do jakich możecie się dostroić. Jako członkowie świetlanej rodziny musicie zakotwiczyć nowe częstotliwości wśród statycznego chaosu i sprowadzić je do fizykalnego świata. Zakres dostępności na tej planecie do bogactwa częstotliwości jest od długiego czasu bardzo minimalny, mizerny z wielu powodów, które koniecznie musicie sobie uświadomić. Kiedy uczycie się swojej własnej, osobistej historii i odkrywacie wzorce bezskutecznego zachowania, które musicie przełamać i zmieniać. Przybyliście, aby zmienić i usunąć częstotliwość ograniczenia i sprowadzić częstotliwość informacji. Kiedy jesteście poinformowani, wychodzicie poza potrzebę bycia w strachu. Kiedy czujecie się niepoinformowani i bezsilni, nie rozumiecie większego obrazu. Każdy z was przybył, aby obudzić coś w swoim wnętrzu, wewnątrz kodu swojej istoty, DNA, i reagujecie na to. To dlatego jesteście w ciągłym poszukiwaniu w każdym punkcie waszego życia. Wy i wielu innych zainicjowaliście na planecie proces mutacji. Kiedy zmieniacie się elektromagnetycznie, zmieniacie też swoją częstotliwość, czyli ton, jaki wysyłacie. Ostatecznie będziecie wyrastać z częstotliwości, które was powstrzymują na dole i ciągle uderzają w was chaosem i zamętem. Ostatecznie, kiedy zmienicie, przeniesiecie i utrzymacie swoją własną częstotliwość, będziecie inaczej wibrować, a to będzie miało wpływ na wszystkich wokół was.
poczują dostępność tej zmiany, częstotliwości, która przejdzie wtedy jak fala wokół planety. Kiedy planeta przyjmie tę nową częstotliwość, nad otrzymaniem której tak ciężko się napracowaliście, przyjmą ją ci na końcu łańcucha domino. Ta nowa częstotliwość to wiedza, światło, informacja. Mówi się, że została wyzwolona. Jesteście wyzwoleni od dezinformacji i fałszywej informacji i zaczynacie być poinformowani. Wchodzicie w światło. Jako że każdy z Was ma zadanie stać się poinformowanym i sprowadzić na tę planetę częstotliwość zmiany, musicie nauczyć się, jak zostać strażnikiem częstotliwości. Musicie wznieść się do pewnego poziomu wiedzy i konsekwentnie się go trzymać. Musicie zdobyć panowanie nad swoim ciałem, abyście mogli według woli wprawiać je w ruch lub w stan działania. Musicie być zdolni, aby wejść w głąb siebie i uleczyć to, co potrzebuje uleczenia, emocjonalnie i fizycznie. Musicie zacząć przeczesywać dżunglę jaźni i odnaleźć polanę, aby móc pokazać drogę innym. Czasem pokażecie innym drogę, nie mówiąc do nich, ale po prostu utrzymując, ożywiając i pracując nad swoją własną częstotliwością i mając odwagę, aby to robić. Jako burzyciele systemów i potencjalni strażnicy częstotliwości oczywiście wejdziecie w obszary, gdzie Wasze specjalności są potrzebne najbardziej. Wiele istot, które inkarnowały jako członkowie świetlanej rodziny, przybyło ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to kraj, w którym możecie osiągnąć największy rozwój. Tak się składa, że jest to kraj, w którym szerzy się wypieranie. Wierzycie, że żyjecie w kraju wolności i ojczyźnie dzielnych ludzi. Żyjecie jednak w najbardziej kontrolowanym, eksperymentalnym społeczeństwie na tej planecie. Tyrania, która została tu ustanowiona, jest bardzo interesująca, ponieważ jest to tyrania bez murów, jest to kraj i kolektywna świadomość. Stany Zjednoczone wciąż nie osiągnęły świadomości, że coś jest nie w porządku. Środowisko Stanów Zjednoczonych jest w rzeczywistości o wiele bardziej kontrolowane niż były Związek Radziecki, gdzie kontrola była czymś oczywistym. Ponieważ wszyscy są przerażeni możliwością porzucenia systemu panującego w Stanach, zostaną zmuszeni, aby go porzucić. System jest skorumpowany, nie działa, nie szanuje życia, nie szanuje Ziemi. Osiągnięto dno. Jeżeli jakiś system nie szanuje życia i nie szanuje Ziemi, można się założyć, że upadnie i upadnie z wielkim hukiem. Świadomość musi się zmienić. To część boskiego planu i tej okazji i układu nie można zmarnować. Wszędzie wokół nas nastąpiło zbytnie zaangażowanie w materialny aspekt życia. Nastąpi przewartościowanie tego, co jest w życiu najważniejsze. Ludzie, którzy nigdy nie myśleli o powstaniu, kiedy wszystko posiadali, powstaną, kiedy stracą wszystko. Ludzie obudzą się na swój własny, niewiarygodny potencjał. W ciągu kilku następnych lat w tym kraju zacznie budzić się łączność i społeczna kooperacja. Tak więc będziecie mogli przestać dzielić się z uwagi na ideologie polityczne. Ten podział został zaprojektowany zawsze, kiedy ludzie są podzieleni i skupiają się na tym, co ich dzieli. Rodzi się wtedy doskonały pretekst, aby trzymać ich z daleka od odkrycia tego, co mają ze sobą wspólnego, co ich łączy. Ten podział umożliwia ludziom zespolenie się i nabranie wielkiej mocy. Wiele manewrów politycznych, mających miejsce szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest zaplanowane celowo, aby Was podzielić. Spójrzcie na New Age. Czy widzicie, jak New Age jest oddzielony? Mówi się wszelkiego rodzaju rzeczy, aby tylko powstrzymać Was od odkrycia tego, co Was łączy, co macie wspólnego. Kiedy ludzie to odkryją, zaczną się złościć. W miarę jak
odkryte zostaną przed Wami coraz liczniejsze metody kontroli i tworzenia podziałów, wzrośnie gniew w Stanach Zjednoczonych. Nastąpią wydarzenia, które mogą wyglądać, jakby kraj się rozpadł, jednak będą one służyły zjednoczeniu ludzi. Zrodzi się nowa duma, nowe poczucie jedności, ponieważ to właśnie planuje się na te czasy. Jednym z obszarów, z którym wszyscy są związani, jest świat materialny. Życie w Stanach Zjednoczonych przedkłada się na to, ile pieniędzy masz w kieszeni oraz ile pieniędzy rząd chce zabrać z tego, co masz w kieszeni. Podatki będą problemem, który wywoła zarówno największy wstrząs w Stanach Zjednoczonych, jak i będzie służył waszemu złączeniu się, ponieważ wszystkich was łączą podatki. Możecie nie wierzyć w tego samego Boga, ale wszyscy płacicie podatki. W bystrym posunięciu rząd dzięki kryzysowi na Bliskim Wschodzie zdobył to, co chciał, bez przechodzenia przez problem pytania o waszą zgodę, o podniesienie podatku, o benzynę. Widzicie, jakie to genialne? Jeszcze trochę więcej podatków spiętrzonych jeden na drugim, a ludzie zaczną badać jakość swojego życia. Zobaczycie dużo gniewu w tym kraju, ponieważ wielu poczuje, że są bezsilni. Gniew jest jedną z pierwszych emocji, które pojawią się, kiedy ludzie w końcu pojmą manipulację, której podlegają i zaczną kontaktować się ze swoimi uczuciami. Nowoczesna technika jest jedną z najpotężniejszych broni z arsenału kontroli częstotliwości. Sprzedaje się wam urządzenia służące rozrywce, wygodzie, a wszystkie one wiążą się z kontrolą częstotliwości. Mocno zalecamy, abyście pozbyli się swoich odbiorników telewizyjnych. Są one podstawowym narzędziem używanym w celu manipulowania na co dzień waszą świadomością. Ten eksperyment jest tak doskonale dostrojony, że reagujecie podświadomie na chorobę poprzez telewizję. Tak więc całe pokolenie zabija się poprzez oglądanie telewizji. Czasem nadaje się wyzwalającą informację, może nawet pokaz New Age. Jednak możecie oglądać taki telewizyjny pokaz o tym, jak możecie być podniesieni i nieograniczeni, podczas gdy podświadomie jesteście uderzani częstotliwością, która powstrzymuje was od samodzielnego myślenia. Ten pokaz do podświadomości trzyma was w stanie unieruchomienia i utrzymuje was w społeczeństwie żyjącym według schematu przeżyć, przyjechać, być na czas, być cicho, iść do pracy. Telewizja promuje także brak aktywności i siedzący, prowadzący do otyłości tryb życia. Rozejrzyjcie się dookoła, obudźcie się, ludzie. Większość przekazów do podświadomości w celu rozstrojenia ludzkiej świadomości stała się programem ogólnoświatowym. Jeśli pomyślicie o domach, gdzie są 2, 3, a nawet 4 telewizory, musicie zgodzić się, że to bardzo udany program marketingowy. Niektórzy ludzie, którzy wiedzą o przekazach do podświadomości w telewizji, uważają, że są na nie odporni. Tymczasem wpływ telewizji jest tak przenikliwy, że nawet nie jesteście świadomi tego, co robi ona z waszą częstotliwością wibracji. Powiedzieliśmy już, że są jednostki, które odżywiają się waszymi ciałami emocjonalnymi. Pomyślcie o tym, jakim genialnym narzędziem jest dla nich telewizja. Na całym świecie miliardy istot ludzkich emitują soki emocjonalne do atmosfery, wytworzone w oparciu o to, co oglądają na ekranie. Nie muszą mieć już zbyt wielu wojen, aby wszystkich was rozzłościć. Po prostu robią filmy. Ludzie, którzy muszą oglądać telewizję, nie zagłębiają się w bogactwo informacji, w umysłach i dostępnej tej wokół nich. Faktycznie, jeśli naprawdę chcecie się rozwijać, nie czytajcie swoich gazet, nie słuchajcie radia, nie oglądajcie telewizji. Jeśli jesteście w stanie uwolnić się na jakiś czas od mediów i odłączyć się od częstotliwości chaosu, niepokoju, stresu, pośpiechu, pokus i wszelkiego rodzaju rzeczy, których nie potrzebujecie, zaczynacie się oczyszczać. Zaczniecie słuchać tego, co dzieje się wewnątrz was, przeżywać świat
i niekoniecznie być w nim zagubionym. Stajecie się czyści. Nie sposób podkreślić tego wystarczająco, dostatecznie. Elektronika także blokuje waszą częstotliwość. Nawet kiedy nie została specjalnie zaprojektowana, aby blokować tę częstotliwość, czasami występuje niezgodność pomiędzy częstotliwością elektroniczną jakiegoś przedmiotu i waszą. Poza tym, jak wspomnieliśmy, wiele tych urządzeń projektuje się w tym celu, abyście zawsze pozostali w pewnym zakresie wibracyjnym, obracającym was w bezczynne produkcyjne bydło. Co z komputerami? Drugim, najbardziej rozpowszechnionym sprzętem w Stanach Zjednoczonych jest komputer. Wielu z was idzie do pracy z komputerem i kończy z bólem głowy, szczególnie kiedy pracujecie dla wielkich korporacji i zaczepialiście się w głównym sztabie. Wielkie towarzystwa zajmują się kontrolą umysłów. Używają waszych umysłów do gromadzenia energii, aby osiągnąć coś dla siebie. Osobiste komputery nie są tak potężne i silne. W latach 90. ujrzą światło dzienne niektóre nowe wynalazki, bardzo utajnione wynalazki podziemne, ponieważ nigdy nie dostaną patentów na sprzedaż rynkową. Powstanie cała podziemna gospodarka oparta na handlu wymiennym, w ramach którego pewne wynalazki będą sprzedawane ludziom. Pojawią się technologie, które mogą przeciwdziałać kontroli częstotliwości. Te technologie mogą zmieniać jakość waszego powietrza i wody i mogą odetkać wasz dom, abyście zachowali całość energii i aby nic nie mogło was zniszczyć. Są technologie, które robią niesamowite, fenomenalne rzeczy. Czy rozumiecie, jak technika używana jest przeciwko wam? Nie używa się jej dla was. Telewizja nie jest koniecznie zła sama w sobie, ale jest używana w złym celu. Nie ma niczego złego w technice. Zły jest sposób, w jaki technika jest używana. Na tym polega różnica. Następna dziedzina, w której podlegacie kontroli, to system edukacji. Większość tego, czego się uczycie, to bzdury. Pracujecie ciężko, bierzecie pożyczki i wydajecie je, aby nauczyć się czegoś, co jest przestarzałe, zanim jeszcze postawicie stopę w drzwiach, szczególnie w dziedzinach odkryć, nauki, matematyki, psychologii, medycyny. Co robicie, jeśli żyjecie w społeczeństwie, które nagradza was za stopnie naukowe? Zaczynacie od powiedzenia sobie: wierzę, że wyrażam swój świat. Wierzę, że nie potrzebuję tych listów uwierzytelniających, aby określić swoją egzystencję. Mogę być wyjątkowy sam dla siebie, suwerenny wobec samego siebie. Stosujcie metodę czy sposób odkrywania świata bez stopni naukowych. Edukacja jest w rzeczywistości pogonią za wiedzą, a wiedza może pochodzić ze spaceru po pustyni. Nie musi pochodzić z przewracania stronic książki. Uczęszczanie przez jakiś czas do szkoły nie jest szkodliwe, ale nie dajmy się zwieść idei, że to, czego nas uczą, jest prawidłowe. Kontroluje się was i dzieli za pomocą problemów, które uderzają w samo jądro waszych emocji. Kwestia aborcji nie jest światowym problemem, to problem narodowy. Temat aborcji został celowo wywołany w Stanach Zjednoczonych przez różne frakcje w rządzie, aby stworzyć dysharmonię. Dziel i rządź, a będziesz mieć władzę nad ludźmi. Pozwól ludziom na wybór, wolność i możliwość stałej poprawy życia, a nie będziesz mieć nad nimi władzy. Zawsze kiedy ludzie sprzeciwiają się innym ludziom, zyskują ci, którzy sprawują władzę, nawet jeśli w grę wchodzi kwestia aborcji. W jaki sposób zyskują? Uniemożliwiają kobietom i mężczyznom w Stanach zjednoczenie się ze sobą, utrzymują ludzi w strachu, przekonują was poprzez ciągłe stawianie przed wami tej kwestii, że kobieta nie ma kontroli nad procesem rozrodczym zachodzącym w jej ciele. Nie potrzebujecie aborcji. Przede wszystkim nie musicie zachodzić w ciążę, jeżeli tego nie pragniecie. Jak? Dzięki swojej woli. Kobieta może powiedzieć sobie: nie jestem w tej chwili przygotowana na dziecko. Kiedy zapanujecie nad sobą, nie będziecie potrzebować pozwolenia rządu na to, że możecie zrobić to czy owo ze swoim ciałem. Przemoc na ulicach większych miast jest następnym subtelnym środkiem kontroli.
Wielkie miasta w Stanach Zjednoczonych, Los Angeles, Nowy Jork, Waszyngton i tak dalej. Zbiorniki to skupiska energii, albo inaczej dziury, przez które energia dostaje się na kontynent Ameryki Północnej, przynajmniej dostawała się do tej pory. W miastach tych wzrasta przemoc, ponieważ wiadomo, że jeżeli można wywołać niepokoje i stan wrzenia i sprawić, aby się o nich mówiło, może to być dobry sposób na manipulowanie całym narodem. Te sprawy są celowo uruchamiane na poziomie fizykalnym i wspomagane na poziomie eterycznym, ponieważ im więcej gromadzi się strachu, tym więcej osób władzy może się nim żywić. Kiedy kobieta wychodzi ze swoją rodziną i zostaje napadnięta, a jej młody syn, na pozór niewinna ofiara, walczy z napastnikami i pchnięty nożem umiera, strach, który jest krzewiony wśród mas ludzi, odżywia wiele istot. Strach, który spowodowała wojna na Bliskim Wschodzie, był olbrzymi. Jesteście ograbiani ze swojej siły życiowej. Jeśli coś, co jako członkowie gatunku ludzkiego macie wspólnego, to właśnie to, że jesteście ograbiani z waszych emocji. Inni grają na emocjach, jak gdyby to były instrumenty i nigdy nie pozwolą wam poznać potęgi, jaką macie dzięki swoim emocjom. Zawsze cała historia sprowadzała się do emocji. Emocje są jak bilety, które mogą zabrać cię do różnych miejsc i do źródła energii. Jesteście niewiarygodnie bogaci. Gdybyście tylko mogli uświadomić sobie, jak bogaci jesteście dzięki swoim emocjom. Istoty o niższych wibracjach, jeśli możemy być tak śmiali, aby je tak nazwać, żywią się emocjami w bardzo małym zakresie częstotliwości. Emocjami, które opierają się na strachu, chaosie, przemocy. Zdolność do używania ludzkiej woli jest waszym ostatecznym zasobem. Ta zdolność panowania nad ciałem zgodnie z waszą wolą to właśnie tego, czego ludzie władający planetą nie chcą, abyście doświadczyli. Kiedy więcej z was stanie się suwerennymi i uzyska władzę nad swoją własną częstotliwością, ci, którzy nie chcą tutaj nowej częstotliwości, sprowadzą częstotliwość przeciwną, aby wytworzyć chaos i zamieszanie. Zawsze, kiedy społeczeństwo jest na skraju wielkiego skoku albo zmiany, mają miejsce diametralnie przeciwstawne działania. Zawsze patrzcie na problem z perspektywy większego obrazu, abyście zachowali neutralność, ponieważ obraz z czasem staje się coraz większy. Planeta zmierza ku wielkiej konfrontacji, ku potyczce z pewnymi jednostkami. Po prostu wskazujemy na to, nie jesteście tu po to, aby siać niepokój. To druga drużyna chce, abyście czuli strach. My chcemy, abyście zrozumieli, że możecie zmienić wszystko, co chcecie zmienić. Prosimy ludzi, aby zaczęli funkcjonować w pełni jako członkowie świetlanej rodziny. Panujcie nad tym. Uczyńcie codziennie swoim zamierzeniem działanie z kordonem światła, ponieważ częstotliwość światła łączy was i wypełnia ochroną i informacją. Poczujcie, jak przesuwa się do podstawy waszego kręgosłupa, w dół ciała, ku ziemi oraz jak wychodzi z waszego splotu słonecznego, jak fontanna i tworzy wokół was złotą tarczę światła. Jeżeli będziecie używać okolicy splotu słonecznego do rozpoznania tego, co się dzieje, nauczycie się rozróżniać uczucia. Władcy Ziemi nie chcą, aby ludzie zrozumieli, że ich uczucia i emocje są jak zboże, które można zbierać. Jeżeli macie władzę nad swoimi plonami, wtedy inni nie mogą wykorzystywać was, chyba że tak zechcecie. Kiedy działacie z określoną częstotliwością, suwerennie, ci, którzy pragną was kontrolować, nie są wami zainteresowani. Oni chcą przepełnionej strachem, chaotycznej częstotliwości, którą się żywią. Strach i chaos dominują na tej planecie, ponieważ te istoty je wzniecają. Dzielą i rządzą wszędzie, aby tworzyć tę częstotliwość. Kiedy działacie w pokoju i miłości, i z informacją,
drastycznie zmieniacie strukturę tego miejsca i sprowadzacie na planetę z powrotem możliwość wyboru częstotliwości.